Cześć, ja jestem Kasiulcia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miejskiego życia Riley i Scotta. Nasza Riley akurat bloguje dla obserwujących, także dajmy jej dokończyć. Mamy piątek i chciałabym, żeby Riley wyszła dzisiaj na jakąś imprezkę z koleżankami, żeby wzięła Penny, tą Rosę, czy tam jak ona, i wiecie, jeszcze jakieś tam dziewczyny. I żeby się troszeczkę rozerwały, bo no ostatnio nie było łatwo. Cały czas w domu coś się psuło, tak jak już wam mówiłam. O, zobaczcie. Się całują. Jezu, kochani. A, tu kąp się zepsuł, no tak. To poczekajcie, chwilkę sobie po tutaj... okaż czułość. Tam coś patrzy rozlane już. Matko. Cały czas mówię wam, cały czas coś się dzieje w tym domu. Coś się psuje. Coś się, kurczę, niszczy, aż po prostu szlak człowieka trafia. I to wszystko się zaczęło po tym remoncie, bo wcześniej tego tak dużo nie było, mówię wam. Jakieś takie, nie wiem, złośliwość rzeczy martwych. Więc pójdziemy sobie z Riley troszeczkę odpocząć. Pójdziemy sobie na dyskotekę, na imprezę, troszeczkę się rozluźnić. Tutaj zaraz tam pożar wybuchnie z tego komputera. A tam nie wytarłaś? No bo tu wanna stoi, no tak. No, cóż. Dlatego, kochani... Taki pomysł dzisiaj, ale jutro mam taki plan, żeby wybrać się na obiad do naszych rodziców, to znaczy do rodziców Scotta. Ojej, się zaklinowali. No przecież możesz to wytrzeć. Wytarłaś? To pójdziesz do łazienki, znaczy skorzystasz z toalety, a ja tu postawię z powrotem to, co było. Chciałabym, żeby po prostu nasza Riley bliżej poznała rodziców. A z rodzicami jest taka historia, ja wam wcześniej opowiedziałam w poprzednim odcinku, tylko jak spotkaliśmy mamę Scotta przez przypadek, to napomknęłam, ale nie powiedziałam szczegółów. Chodzi o to, że Scott pokłócił się z rodzicami dość mocno, dlatego nie miał z nimi długi czas kontaktu. A pokłócił się o to, oni po prostu mieli ogromne wymagania. Oni nie chcieli, żeby się wyprowadzał Scott do miasta, gdzieś do jakiegoś małego mieszkania i tak dalej. Oni chcieli, żeby kupić mu ogromny dom gdzieś na przedmieściach i żeby on poszedł w ślady ojca, przejął jego firmę i tak dalej. Scott, owszem, interesuje się biznesem i tak dalej, z tym, że on chce być inwestorem, a nie tak jak ojciec, menadżerem i wiecie, i tam jakimś władcą tego całego, władcą biura. Nie, no wiecie, nie chciał być jakimś dyrektorem czy tam menadżerem, on chciał po prostu być inwestorem. I rodzice nie godzili się na to, więc Scott wyprowadził się do miasta, ale wiadomo, mamusia tam... Troszeczkę żal było dla mamy Scotta i te pieniążki na to mieszkanie pożyczyła dla niego. Dała, no. Umówmy się, dała. Nie dużo, co prawda, no ale dała. Nie był to taki dom, jak Scott by dostał, gdyby zrobił to, co rodzice chcieli, no ale jednak coś tam sypnęli. No i taka jest historia. Dopiero teraz mama dowiedziała się gdzieś tam, wiecie, w świecie coś tam piszczało, ktoś tam mówił, że Scott się zaręczył. I mama odezwała się do Scotta. O co chodzi? I chce poznać Riley. Oni ją widzieli, bo tutaj wpadli raz do naszych bohaterów, dosłownie na moment. Ojciec chciał się ze Scottem zobaczyć, coś tam sobie wyjaśnić, no i Riley ich widziała, ale nie miała za bardzo okazji, żeby dłużej pogadać, czy wyrobić sobie jakieś własne zdanie na ich temat. Dlatego chciałabym jutro się wybrać do rodziców na obiad. Festiwal smaków już ruszył. Nie, na dyskotekę się wybieram, a nie na festiwal. Ty chcesz spać? Aha, ona chce spać, a mieliśmy na imprezę iść. Dobra, to ty się zdrzemnij moment. Zostaw te płatki. Ach, to nie ty! Kurde, ja myślałam, że ja Riley kieruję, a ja tym kieruję. No, kolację nie, na imprezę pójdziemy, co ty? Idź spać, a Scottik też możesz iść spać dzisiaj. A przyszła złota rączka? Zatrudnij. I idź spać. A ty nie potrzebujesz iść spać, więc ty po prostu zaprosisz dziewczyny i polecimy na imprezę. Więc tak, podróżuj. Oj, gdzie ja klikam? Podróżuj. Weźmiemy sobie Penny. Toś kontakty słabsze.
Rosę. Elżbietę możemy wziąć, ale Elżbieta coś się postarzałaś. O, mamusia. Kogoś jeszcze? Byśmy wzięli, ale to jest kosmitka. Kurde, ale masz dobre kontakty, to weź ją. Jo, jo. Jo, jo. I lecimy. O, zobaczcie, jak stoją w szeregu wszystkie. Penny, coś, głowa chyba boli. Dobra, kochani, to pogadajmy sobie. A nie, poczekajcie, gdzieś idą. Drinka zamówić, no przecież. To chodźmy po tego drinka. Kto stoi? Hanna Piątka. O, z Penny się przytula. To zagadaj do Penny od razu. Oczywiście standardowo żartuj o modzie. O, to jakieś drinki już się pojawiły. Może to nasze? Oj, chyba nie. Wykonanie? Ej, no weźmy to. Zapłaciliśmy, nie dostaliśmy. O, mamy drinka. Pij, Riley, i pójdziesz śpiewać. O, tu jakaś muza już gra. Jakaś, nie wiem co to. I tak, śpiewanie solo. Co zaśpiewamy? Może house jakiś. A pop? Jazz? Oj, kliknęłam coś. No, coś kliknęłam, to coś zaśpiewamy. O, tutaj taki elegant czarny. Bako Yang. Oj, ta w piżamie się nie przebrała. Jakie buty masz, kobieto? O, to ta z nocy kosmitów, czy tam z wieczoru kosmitów. Też tak samo ubrana, patrzę. No, wszędzie tak samo. Riley, co ci tak włosy przebijają? O, już. Gadka, szmatka, kurczę. No pij, ile będziesz piła? Idź śpiewaj. Penny tutaj. Ktoś pływa? Nie, nikt nie pływa. A Rosa, co ty robisz? Ach, Rosa idzie, wraca skądś. Idzie Riley śpiewać, uwaga. Jakiś rudy chce się wcisnąć. Zobaczcie. Ale jak ładnie. No proszę, która ona ma poziom? Czwarty. To jakiś jazz chyba kliknęłam, nie? Ładnie jej wyszło. Przewiniemy cię, Riley, sorki. A tu kto? Ojej, jakaś Dia. O, tu się podoba, ale od świra, zobaczcie. Daj kasę lepiej, napiwki jakieś. Nie mogę czapki postawić albo coś? Ten idzie. A ty? Co robisz? Umyj ręce? No co, mikrofon dotknęła, idzie myć ręce, no. Włącz. Muzyka? A włącz jazz. Zróbmy głośność. Zmień głośność. Wysoka. I tańcz razem. Chodźcie wszyscy potańczmy, a nie. Papa, wyłączamy, bo ta muzyka nam się tutaj miesza. O. Do jazzu takie tańce, no może czekajcie, zmieńmy. Zmień stację. Zimowe świętowanie. A muzyka ogrodowa. Jaka to jest?
Tańcz, o ta, Jade tu podskakuje. A ty co masz taki dziwny tutaj dekolt? Ach, bo ty masz bluzkę pod spodem, ja myślę. A ta w stroju. W majtach. Kąpała się. Nikt nie pływa? Nie. Moira, to ty? Pokaż się, Moira. Nie, nie wiem, czy to ty. Po co poszłaś? A jakie to masz włoski ładne, kosmitko. Chociaż ty jedna łysa nie jesteś. O, ta glaca łysa. Mam masakra. Dobra, a taniec grupowy. I raz, i dwa. Chodźcie, zatańczcie grupowo. Matka? A jak? Zobaczcie, kto przyszedł. Widzieliście? Złośliwe do nas dała. To jest mama Scotta. Zobaczcie. Jutro idziemy do niej. A ona z nami jakieś złośliwe tutaj interakcje. No to jutro będziemy słuchać, jak to w klubie się wydurnialiśmy i mama wszystko widziała, nie? No bardzo, ja nic nie robię, zostawmy to. Jak chcą gadać, to nie gadają. Co ona robi? Plotkuje ze mną. Okej. Porozmawiaj. No dobra, no to co? Teściówka? Co, przyjazne coś może? Przekonaj do uśmiechnij się, o. Damy radę, czy nie damy? Oj. Chyba nie chce się uśmiechać. Ojej. Nie poszło, chodźmy lepiej szybko do łazienki. Nas tu nie było. O, tata! Zobaczcie, tata Scotta. A, tata. I mama. To jutro dokładnie wam pokażę z bliska ich. Czy w sumie z bliska już widzicie, ale no. Oni wszędzie teraz się kręcą, patrzę. Jak się pogodzili ze Scottem, to zobaczcie cały czas w mieście. Wcześniej ich w ogóle nie było widać, a jak się pogodzili, to kurczę, cały czas po mieście łażą. Mi się wydaje, że oni szpiegują naszego Scotta, wiecie? Że oni chodzą do tych klubów tutaj, do restauracji. Boże, jakie uświnione. Byście się wstydzili. Chociaż drinka wypijemy z tego wszystkiego. Ej, ona poszła pływać! O matko łaska, to rodzice, ona pływa. No dobra, no to niech pływa. Widocznie dziewczyna chciała, no dobrze, to niech ma. Przyspieszymy jej pływanie. Taka impreza, że wszystkie koleżanki poszły spać, a my pływamy w basenie. I rodzice Scotta na parkiecie się przytulają. Ech, no, mi się wydaje, że oni chcą naszego Scottika troszeczkę szpiegować. Chodzą do tych klubów, tu, tam, żeby zobaczyć, co się tutaj w ogóle dzieje. Jak Scott się zachowuje. Tak mi się wydaje. Dobra, jest pierwsza godzina. To chodź jeszcze sobie weźmiemy jakiegoś drinka. Najlepiej coś mocnego. I pójdziemy do domu. Trzeba uciekać. O, z kim gadasz? Z jakąś taką. O, ta w kostiumie, przebierz się. W tym byłaś, nie? No i czekajmy sobie tutaj na drinka. O, dostaliśmy od razu chociaż raz. Zobaczymy, gdzie ona pójdzie. A, będzie siedziała. Okej. Okay. Rodzice kątem... Co ona flirtuje z tą babą? Zobaczcie, jakie jaja. Same dziadki zostały w klubie, kurczę, i my. To jakiś dziadek idzie? Krishna jakaś. Zouza. Wypiłaś Riley? To chodź do domu, idziemy. Ty weź się wyprostuj, przy matce przychodzisz. Ona ma w nosie, flirtuje ze starą rurą jakąś inną.
Kochanie, jest nowy dzień. Riley wstała i robi śniadanie, Scott naprawia komputer, a do domu wwalają mi się obcy ludzie, którzy nie wiem skąd są i czemu mają na sobie jakieś ciuchy. Ja ich nawet nie znam. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, o co do cholery chodzi? I teraz sobie idą. Wywal ją. Wyproś się i wychodzi. Zaproś Penny. Jakie jaja w ogóle? Co, drzwi zamknięte? Jak zamknięte? Odblokuj. O co chodzi? Żadnych drzwi nie blokowałam, ja nie wiem, słuchajcie. Zobaczcie, jak jaja. Simy po prostu mnie czasami zadziwiają. Moment, Riley, co ty chcesz? Aha, okej, okay. Rozmawiasz sobie z Penny, rozumiem. Scott, usiądź i zjedz. Ty też chodź, zjedz. No nie, no tam poszło. No dobra, to niech sobie tam siedzą. Scott, zjedz szybko. Naprawiłeś komputer? Tak, naprawiłeś. Okej. Okay. Trzeba zaraz do rodziców się wybrać, słuchajcie. A Penny tutaj przyszła, okej. Okay. A gdzie masz talerz? Oczywiście, że gdzieś, kurde, w niebie. Oj no. Co robicie? Pocałuj. No dobra, no. Poślub Sima ona chce, zobaczcie. I obejmij. Obejmij. Ach, co one zrobiły? Ja nie mogę. Czasem to po prostu cyrk są. Cyrk są. Jeden cyrk, ale są. No. Dobra, gotowi jesteście? A, to jeszcze do łazienki. To ty idź. Riley, weź ty się jakoś ładnie ubierz. Może jakiś wizytowy? Tak myślę, że może tą czerwoną bluzkę? Jest takie eleganckie, ale wiecie. Ale niezobowiązujące. Okej. Okay. Penny się spojrzała, chyba jej się spodobało, także zostajemy. Idziesz oglądać, no dobra, to moment. A ty? Łazienka? Musimy wziąć prysznic. I zmienimy strój. Na ten taki garnitur. Gotowy? Oj, no ile siedzi pod tym prysznicem. Pokaż się. Dobrze. Chodź tutaj. Zróbcie sobie zdjęcie może. Bo to taki ważny dzień, takie ważne wyjście. O, zobaczcie. Zróbmy dwa, bo to nie wiadomo, czy nie będzie zamazane. I teraz, moi drodzy, ruszamy w podróż. W podróż... O, jest Riley. Lecimy. Okej, okay, zobaczcie, kochani. Tutaj mieszkają rodzice Scotta w oazie Zdrój. Ale taty nie ma w domu. No to jak to tak? Lecimy. Jak widzicie, pokaźny domek, co? Okej, jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jak wygląda posiadłość rodziców Scotta. No, jak widzicie, na brak kasy nie narzekają. Samochody, dom ogromny, stawy, baseny, no po prostu full wypas. No ale cóż. Ojciec już, wiecie, jest na emeryturze. Znaczy, pracuje jeszcze w zawodzie, ale jest już seniorem, także troszkę.
Ach, musimy zapukać najpierw. Dobra, chodźcie, zapukamy. Skocik biegnie przez samochody. Podejść tutaj, o tutaj podejść, Riley. O tu podejść. A co to robisz? Ćwicz śpiewanie, słuchajcie, jakie jaja. Dobra, Scott wchodzi. A Riley? No chodź, kobieto, co ty? Jesteś? Dobrze, a gdzie jest? O, jest mamusia, słuchajcie, to jest mama. Victoria Hamilton, chodźcie, podejdziemy. Przyjazny, chodź, obejmij ją. Poszła sobie na górę. A ty, Riley? Troszkę niezręcznie, ale no, chodź, usiądź sobie. Mama uciekła od nas. Scott ją goni. Mama poszła do Scotta pokoju, zobaczcie. I tata siedzi u Scotta. To jest pokój naszego Scotta, jak był młodym, jak był nastolatkiem i mieszkał tutaj z rodzicami, to właśnie tak jego pokój wygląda. Nic tutaj się nie zmieniło od czasów, kiedy się wyprowadził. Także tak to wygląda. Chodź, tato, jeszcze się przytul. I chodźcie na dół, bo tam Riley czeka. Tato, się przytulisz, czy nie? Tata to jest marszał. I teraz tak, stwórz grupę. Ach, i jeszcze. Momencik, gdzie jest nasza Riley? Ona jest na górze, no to jeszcze. Ach, ona jest w grupie. Dobra, kochani, to chodźcie wszyscy na dół. Usiądź razem. Chodźcie wszyscy. Oj, naokoło idzie. Zrobimy jakiegoś grilla czy coś może. Co wy na to? Grill. O. Hamburger wegetariański. Grillowane owoce. O, idź zrób grillowane owoce. No Riley, co ty? Usiądź razem. Chodźcie. A gdzie mama? Oj, no wszyscy wstają. Nie wstawaj. Więcej. Poznaj. Gdzie ty poszłaś? Ojejku, jejku. Nie mam pytań, gdzie ona poszła? Zobaczcie, na górze jest. O co chodzi? Widzicie to? Przyszła tutaj, gdzie ojciec siedział. Życie, życie. Weź porcję razem. Uda się, czy się nie uda? Rodzice już wzięli, idzie Scott. I idzie Riley. Jak wszyscy usiądą, to będzie pięknie. Ojej, no weź. Weź porcję. I usiądź. Biedna się zagubiła w tym wszystkim. Dom wielki. I usiądź i porozmawiajcie sobie. No, rodzice wydają się mili na pierwszy rzut oka. Chociaż oboje są snobami, są materialistami. Mama dodatkowo jest jeszcze wredna. Więc wiecie. Może nie być łatwo. To zagadaj coś tutaj przyjazne. Entuzjazmuj się posiłkiem, chociaż to Scott zrobił. No, dopiero się przywitali, no. Mama, nie idź! Ach, mama zmywa. Och, i tata zmywa. To cholery, siadać i siedzieć, jak wam kazałam.
usiąść razem. Wszyscy, proszę wrócić. Dostał w tej chwili. I tata jeszcze. Ja to zapauzuję, bo ja to muszę zrobić tak. Opowiedz historię grupie. Opowieść przygotowa o rozbitku. Słuchajcie, to jest hit. Lecisz, Riley. O, mama wstała. I co opowiadasz? O, wszyscy usiedli. Dobra, zapauzujmy i ja im to wszystko sprzątnę, bo oni będą łazić z tymi talerzami. No nie. I jeszcze ten. Okej. Już spokojne? Wszystko? Możemy gadać? Okej. Opowiedz. O, opowiada. O, zobaczcie. No jak mamuśka patrzy, co? Spod kapelusza. Mama bardzo młodo wygląda, no nie? Ale wiecie, operacje plastyczne, botoks, kwasy, nie kwasy, wszystko. Także no, musicie mieć na uwadze, że mama jest właśnie kobietą dość zrobioną. Jest ogólnie dorosłą, tata jest seniorem. A nasi kochani bohaterowie to są młodzi dorośli. Romantyczne chciałam dawać. Przyjazne, plotkuj. Jak skończysz opowiadać, to poplotkuj. Do taty zażartuj. No i tata! Gdzie ty poszedłeś, chłopie? Usiądź razem. A Scott, co robisz? Widzicie, nie tak prosto to wszystko zorganizować. Łażą jak chcą, wszystko robią, ja nie wiem. To z mamą pogadaj, pochwal strój, powiedz, jak ładnie wygląda w tym kapeluszu. Rozmawia o gotowaniu, nie no, z mamą, taku, to nie, weź poznaj ją może. Przechwala się zwycięstwem w wyzwaniu kary, no nie wiem, nie wiem. Poproś o małą pożyczkę. Schlebiaj. O matko, co ty, Scott, robisz? Poszedł do ojca pogadać. No to oni po męsku, a my tu kobietki po damsku. Chodźcie. O. A, aha. Dobra, czyli nic z tego. Przyjazne. Nie, nie, nie obejmuj. Matka napierdziela pompki w szpilkach i kapeluszu. Dobra, słuchajcie, nie da się tutaj nic. Idzie Riley oglądać telewizor. Ach, a nie możesz tutaj przyjść? Chodźcie, popatrzymy sobie. Idą wszyscy? Matka, siadaj. Będzie stała. No ale zobaczcie, Riley usiada z ojcem. Tutaj. Muśka stoi. No co, no? Nie jest tak źle. Na razie się nikt nie czepia nas, także nie ma tragedii. Ale widzę, że oni nie są jacyś skłonni do spędzania z nami czasu. A, usiedliście sobie? Przyjdą rodzice? Czy oni poszli, wiecie, robić jakieś tam swoje codzienne czynności? No, Scott teraz nam poszedł. Scott poszedł ćwiczyć. Grę chyba w piłkarzyki, z tego co widzę. No dobra, no to olejemy rodziców, olejemy wszystkich. Jak sobie pójdę od nas, to my też sobie pójdziemy. O, zobaczcie. Mamusia przyszła porozmawiać do nas. Oj, co tutaj? Plotkuj z mamą. O! Chodźmy do łazienki w ogóle.
gdzie lecę. Matka brzuszki robi, nie wierzy, nie? No, Riley, korzystaj z łazienki. A Scott? On gra w piłkarzyki. No to jak skorzystasz, to pogracie sobie. Ach, nie możesz dołączyć. Kto dzwoni do nas? Bar karaoke. Nie, żadnego baru. Rzuć wyzwanie Simowi Scott. O, zobaczcie. Idzie. Ta biedna pierwszy raz w ogóle gra w tą grę. Oj no, co tu się... I co, kto wygra? Się cieszy? Oj, no to chyba się nigdy nie skończy. Po prostu gra i ja myślałam, że ktoś wygra. Co jeszcze możemy zrobić? Idziemy... Która godzina? 23 już? Serio? Tak późno? A jak to ładnie. A, mamuśka stoi. To chodźcie, kochani, może zostaniemy na noc u Scotta w pokoju, co? Która? Jutro jest niedziela. No dobra, no to chodźcie na dół. Scott, spróbuj zrobić coś do jedzenia. Podaj kolację. Podaj kolację. Zrób klopsa, o. A Riley, zejdź na chwilę, jeszcze pooglądaj telewizję. Poddana Vancouverem. Rodzice nie będą nic gadać, że Scott już nie mieszka tutaj, a robi jedzenie? Mam nadzieję, że nie. A, w ogóle zaktualizuj status. No właśnie. O, odpowiedz na e-maila. A gdzie jest ten... Och, nie mogę chyba. No to jeszcze raz odpowiedz. Chodź, poczekasz od razu, aż Scottik zrobi jedzenie. O, tutaj romansy cały czas. No dajesz, Scottik już. Ta poszła się zdrzemnąć do wanny, wracaj! Co ona ma z tym spaniem w wannach? Chodź! Już zaraz pójdziecie spać, tylko zjedzie kolację. No. Chodźcie, zjedźcie. Oj no. Weź porcję. Zobaczcie, no nie słuchają mnie. Nie, nie wzięła jedzenia. Czy wzięła? Zjedz. Zjedz. O, no. Widzicie? Można? Można. A tata gdzie? Tata pewnie śpi. A co ty taki jesteś? Co mu się stało? Jakiś taki w kreski? Ty chory jesteś? Mdłości. Ojejku, rozchorował się biedak. To zaraz cię wyleczymy. Tylko zjedzcie. No. Nie zawieszać się. Ojej!
chlops, no przecież, to mięso zawiera. Dobra, połóżmy ich spać. Gdzie jest sypialnia naszego Scotta? O, tutaj. Śpi. No i Scott jeszcze chodzi do łazienki. No już kończ tam. I też śpi. Udało się, udało. No, Scottik, raz, dwa. Do spania. Piąta rano, masakra. Dobra, lecimy spać. Zobaczcie, kochani, z samego rana, znaczy no, 10:00 przyszła matka i obudziła naszą Riley. Scotta też? Jak można się tak zachowywać? Masakra, co? No, to jest właśnie mamuśka. Dobra, Riley, to chodź do łazienki. A oni się całują tutaj. Do łazienki, a ty, biedaku, zejdź na dół i podaj śniadanie, bo jak nie, ty nie ugotujesz, to mamuśka patrzy, że się do tego nie ruszy. Oj, tu coś leży. Podaj później śniadanie. Zrób sałatkę. A Riley w piżamie, weź ty się ubierz. Dobra, i weź od razu szybki prysznic. No chodź, prysznic, prysznic. Jak tam, Scottik, robisz? Kończysz? Kończ. I zawołaj na posiłek. O, a mama gdzie? O, tatuś z nami usiadł. Zobaczcie. Ten w piżamie. Zagadaj do taty coś. Entuzjazmuj się posiłkiem. Pochwal strój taty, powiedz, jaki ty masz fajny sweterek. No kończcie, kochani, i lecimy do domu, bo mama chyba już migreny dostała i gdzieś w sypialni leży. Nie może znieść, jak my się zachowujemy, a idzie, wstała, poszła. Ale chyba obrażona, nawet nie przyszła na śniadanie. No, także moi drodzy, my ze Scottem i Riley będziemy się zmywać już do domu. A ten odcinek będziemy też powoli kończyć. Mam nadzieję, że chociaż ten jeden był krótszy. I widzimy się już za 2 dni. Do następnego.